całe życie smutek nie spotyka. Jest piękna, wybitna dziewczyna, fakt. Ale to nie ta rozkmina, chodzi mi to o track. Nie są doskonałe, lecz się doskonale. Kiepsko mi to idzie, chcecie prawdę, to otrzymacie. Nie wstydzę się tego, co mnie boli i też co mi daje wiarę. Jestem chłopakiem, co ma 18 wiosen. Przeżyłem już nie jeden upadek, ale zawsze staję jak ten anioł nad ranem. Bawię się tylko muzyką, a nie z ekipą. Piję, ale z osobą najbliższą. Palę tylko szlugi, nie interesują mnie dźwięki. Może dlatego mówicie, że jestem nudny człowiek z marzeniem. Tak to właśnie ja, Krzysiek H, piszę często coś w zeszycie. Lecz czy to zobaczycie? Wątpię. Zazwyczaj to coś bez sensu. Teraz tak się zastanawiam, czy to muzyka daje wam wskazówki do życia, czy po prostu śmiech. Czasem warto pozbyć się problemów złych i dobrych, nie chcę nurtować się nimi. I tak mam problemów wiele, o których nie zapomnę. Mam ich zapisane w sercu. Po pierwsze to strata ojca, po drugie alkohol w mych żyłach nigdy nie spływał. Po trzecie mam nerwa dosyć wysokiego, każdego bym zajebał. Po czwarte nie szanuję rodziny, a szanuję obcego. Po piąte życie dało mi w kość, cały czas tąpałem po cienkim warstwie. Nie było łatwo, mały błąd i wjebałem się w bagno. Kolego, to moje życie pisze, dzięki temu nie robię przypałów. Nie wiem czy długo tak pociągnę, lecz jak na razie nie zamierzam. Odwiedzę ścieżki zła do przodu, idę, nie patrzę się w tył. Może dlatego, że boję się, że znów zakryje mnie mrok. Robię mały krok, ciężko mi z tym, ale coś tam na mecie mam. Taki obrałem cel, muzyka wspiera mnie cały czas. Nigdy nie zostawi mnie, a ja ją, to jest życia sens. Kiedyś, gdy nie było dla mnie pary, bywałem zapłakany. Teraz to inne chwile, mam już własne traki. Niektórzy z was chętnie słuchają ich cały czas, inni natomiast włączają, by pośmiać się. Pamiętam o was, o tych dobrych, nigdy tego nie zapomnę. Jestem wam wdzięczny, że mimo złej jakości lajkujecie, subskrybujecie. Wiecie, że kiedyś będzie lepiej, nie wątpię, też mam taką nadzieję. Przecież nie jestem pierwszy, co próbuje coś osiągnąć z niczego. Niestety tak jest, jednemu się uda, drugiemu nie. Ten pierwszy zdobywa sławę, a drugi traci sens życia. Mam nadzieję, że ja coś za kilka lat będę miał wspominać. Doznam finału, na który czekałem tyle lat. Boże, proszę, szansę mi daj. Może na mnie czekałeś tyle lat. Odpowiedz mi na to sam. Liczę, że będę bogaty, liczę, że będę lubiany przez każdego, podziwiany. Chcę być wzorcem dla was. Wiem, że lepiej uczyć się na własnych błędach, lecz czasem tak mocno ranią, że brak nam pozytywnego myślenia. Miałem kiedyś przejebane, życie mi siły odebrało. To długo trwało, mało brakowało i bym już odwiedził świat zmarłych. Lecz był przyjaciel, który podał rękę i na spokojnie wyjaśnił to, co tak mnie bolało. Teraz ja daję wam te dobre rady, już nie jedna osoba dostała ode mnie wsparcie. Często ktoś pisze i prosi mnie o pomoc, słusznie, ja zawsze pomogę. Chcę być psychologiem, jestem dobrze nastawiony. Nikt nie dostanie odpowiedzi, zapomnij. Albo nie mam czasu dla tych, którzy nie wiedzą, co mają zrobić. Kierujcie się sercem, nie kryjcie się z tym, tylko piszcie tak jak ja to robię. Patrz, mam już to wszystko poukładane w głowie. Naprawdę to ci pomoże, nigdy nie strać wiarę. Zawsze bądź silny na tyle, ile jesteś w stanie. Ziom, ja naprawdę w ciebie wierzę, ty uwierz w siebie. Nie bądź skryty, to nie wojna, tu można śmiało się wychylić. Może ktoś będzie chciał cię zniszczyć, ale dlatego, że nie wie co zrobić, jest za głupi, by rozwiązać swoje niepokojące myśli. Pokazuje, że ma na wszystko wyjebane, a wieczorami nawala ścianę. Już pewnie nieraz słyszeliście, że ktoś się przekręcił, nie miał nikogo, na kogo mógł liczyć. Jest takie powiedzenie, umiesz liczyć, licz na siebie. Lecz pamiętaj, miej kogoś, by w chwili słabości dostać pocieszenie. Każdy zasługuje na osobę zaufaną. Powodzenie i twarde.